Hej, cześć, dzień dobry, z tej strony Andec, witam was wszystkich bardzo serdecznie w 18 odcinku z gry House Flipper HGTV DLC, na tle, moi drodzy, zachodzącego słońca, a my będziemy sobie dokańczać oczywiście nasz domek, salon, pięterko i tu mamy jakąś sypialenkę z wyborem, także zaraz podwójne łóżko tu ma być? Jak oni tu chcą zrobić podwójne łóżko? Excuse me? No nieważne, dobra, to my sobie, słuchajcie, zaczniemy oczywiście od dołu. Aha, zabrudzenia, no i gdzie niby to jest w którym miejscu? Ja się pytam, w którym miejscu? A tu, dobra, w tym miejscu było brudno, okej. Dobrze, i musimy sobie tak, pokupować rzeczy. Ja najpierw, słuchajcie, to pokupuję, bo zobaczymy najpierw... O, taką, może taką biel pójdziemy, kup teraz. Kupię wszystko, co oni tylko chcą i zobaczymy, jak to będzie się, słuchajcie, tutaj komponowało. O... Tak po prostu będzie łatwiej. Jak sobie to, wiecie, porozstawiam i tyle. Ile miało być krzeseł? 6 chyba, tak? Tak mi się wydaje, poczekajcie. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. O, i takie 3 paprocie jakieś. No dobrze. Wazon. Wazon sobie również życzą, moi... Patrzcie, no. Nawet wazon. Nawet wazon chcą. Co to jest? Co to? To są chyba jakieś lampy. Mhm. Tak czy nie? Poczekajcie, no tak to wygląda. Okej. To na razie może to po prostu przywieszę. Niech będzie. I obraz. Granica mo... A może taki duży, co? Jaki on będzie duży? On będzie taki... On będzie gigantyczny. Dobra, to ja wiem, już wiem, gdzie go wcisnę w razie czego. Na razie go powieszę tutaj. Mogę? Mogę, okej, niech będzie, dobra. To w takim razie tu będzie część telewizyjna, tu będzie część jadalna. Tak sobie to wymyśliłem i tak właśnie będzie. Więc te wszystkie kanapy stąd wek. No, halo, powiedziałem wek. Dobra. I tak, tu sobie postawimy stół. Właśnie nie wiem, w którą... Może tak? Co myślicie? No, halo, krzesełko bym chciał. Dobrze. O. Pozdrawiam serdecznie WhatsAppa. Jak zawsze, już ktoś to zauważył też w komentarzach, że odcinek bez WhatsAppa, moi drodzy, odcinkiem straconym. O. Czy tu się też krzesło zmieści? O, zmieści się idealnie. Dobrze. Tu. I tu. Jaki mamy budżet? Mamy 26 tysięcy jeszcze. No to myślę, że raczej się zmieścimy w tym budżecie, słuchajcie. Dobra, ja bym to może bardziej do... Aha. Okej, rozumiem już. Tą lampę oddaj. Bo tutaj będzie wielki obraz. Tylko też bym, wiecie co, przemalował to chyba, bo to nie podoba mi się, jak to wygląda. W sensie ten... Ja wiem, że to jest taki klimat bardzo nadmorski i w ogóle, no ale... Nie wiem, jakoś tak... Chyba nie w moim stylu. Dobra, przesuwamy to, bo tak. Bo ja tak powiedziałem. Tak właśnie będzie. O. Cyk. Tu. I mam nadzieję, że się zmieści. Dobra. Mamy to. Dajcie mi jednego kwiota. Proszę bardzo. Jest! Ta lampka jedna może w sumie tutaj zostać. Ja bym w sumie tych lampek więcej, słuchajcie, kupił, bo one ładne są. Jak tu się światło włącza? Tu. O! Patrzcie! No i czat. I to mnie się podoba. I to mnie się podoba. Tutaj będzie ten stolik kawowy. Ja bym tu już, słuchajcie, kominek widział, no ale nie wiem, czy potem starczy nam pieniędzy, wiecie o co chodzi, to może na razie nie kombinujmy jakoś super turbo. Dobra. No i zobaczcie, i gdybym niczego więcej od siebie nie dawał, no to tutaj by już niczego więcej nie było, słuchajcie. Jadalnia, no i co? I salon, i to jest wszystko. Nawet nie ma telewizora. Tak trochę bieda. O. Ja tych lampek bym chciał więcej, bo one mi się podobają. Czekajcie, czy o nie... Czemu nie mogę... Jak ta lampa się nazywa w ogóle? Kurczę, no i pewnie teraz jej nie znajdę. Ścian... lampy... kinkietowe... O! Wiele. Tak właśnie. Dobra. Tak trochę, wiecie, rozświetlimy to, przecież no tu jest tak strasznie ciemno. A czemu tu się nie da? Bo co? Nie wiem, chyba nie chcę wiedzieć. A ja rozumiem, że ta lampa nie będzie działała, bo jest za wysoko, tak? To co mamy dać tutaj specjalnie, żeby działała. No okej. Skoro tak... Nie wiem, te kolory mi się tu, słuchajcie, strasznie nie podobają. To jest tak pusto. No zobaczcie. Nie, no nie żaluzja. Jak to się nazywa? To, co ja montowałem w kuchni. Jesus, to nie jest... Wąska zasłona, zasłona krótka? Nie, to jest zasłona. A mi chodzi o taką tą roleta rzymska chyba to była, nie? O. Kubu wiele. Wiem, że może nie powinienem teraz tego robić, bo jeszcze mi zostało trochę rzeczy do ogarnięcia. Ale naprawdę, słuchajcie, ja bym to generalnie wszystko przemalował, no bo to mi się nie podoba. Ewentualnie, wiecie co? Podzielimy może sobie to na 3 odcinki. I w kolejnym, w sensie w 3. odcinku bym po prostu, jeżeli by zostało jakieś funduszy, malowałbym, wiecie o co chodzi. A teraz, i tak wiecie, dokańczałbym wszystkie jakieś tam dodatkami, dywaniki, jakieś lustra, jakieś szafki, półeczki, wazoniki. A teraz po prostu zrobiłbym tak, jak oni chcą, czyli tak po prostu goło i surowo i tyle. No bo tak się trochę czuję, jakby to było goło, wesoło i... Nie wiem, dobra, idziemy do góry. Co oni tu chcą? Podwójne... Trochę mnie to wryło, że tutaj łóżko? No okej, no. Skoro tak... To co ja mogę? Niech będzie łóżko w rogu. Standardowa szafa. W jakichś takich innych barwach bym ją wziął. Kontrastujących do tego całego pomieszczenia tutaj. A skoro na szafę tak tutaj? Albo tak tutaj? No to głupio ją dawać tak, wiecie. A to krzesło to w ogóle co ona tu robi? Nie wiem. Tego się nie da sprzedać też, to jest... Dobra, dajmy tak tu. Halo. O. Nie wystaje. Dobra. Stolik. Czekajcie, damy go... Tak koło łóżka tutaj. O. Jakąś komodę też mamy. Nie wiem, czy dawać tutaj, tak żeby to zasłaniać ten... No dajmy, no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. O. Dwie draceny jakieś. Raz. I tu bym dał drugą. Dwa. Instalacja klimatyzatora. Okej, to... Tego się nie spodziewałem. Totalnie się tego nie spodziewałem, że oni tutaj będą chcieli mieć... Chcieli mieć, po polsku bardzo, że będą chcieli tutaj mieć klimatyzację. No ale dobrze, no skoro tak... To proszę uprzejmie. Okej. Może mogę cię włączyć? Chyba nie. Aha, i zostało nam, słuchajcie, 13 000. No to ja nie wiem, czy ja to potem poszaleję. Postaram się. Dwa stoliki nocne, no tutaj się zmieści... Dobra, to przesuńmy to łóżko. Chciałem tak fajnie zrobić, no ale to oczywiście nie mogę tak jak ja chcę. O. Cyk. Bardzo ładnie, ten stolik trzeba będzie w tym momencie przesunąć tutaj. O. Dwie lampki nocne. Raz. I dwa. Dywan. Ale czekajcie, dwa dywany chcieli, czy mnie się wydaje? Dwa. Tak, tak, budżet się skończy, wiem, no. Dywan z poślizgiem oczywiście, słuchajcie. A to może w innym korze byśmy to wzięli, bo tak głupio to wygląda. O, a tego stąd sprzątniemy. Czekajcie, zrobimy tak. No chcieli dwa dywany, to mają dwa dywany. No co ja poradzę? Bujany fotel. Tutaj się proszę bujać. Może w tą stronę, o. O. Toaletka, proszę bardzo. I mamy obraz jeszcze. Chyba, że na tamtej... Nie, tutaj na tej ścianie musi być w takim razie. Oczywiście dałbym też rolety, no ale... Dam je. Mimo, że nie powinienem, to dam. Ciemna roleta, o. Raz, dwa i trzy. Ile mamy? 10 000 jeszcze, dobra. Raz... Dwa. I trzy. Okej, mamy to. Tak pusto w tym domu jest. Ja bym go, słuchajcie, jeszcze przemalował, jak zostanie... Myślę, że zostaje nam trochę kasy. Dobra, i tutaj mamy, słuchajcie, kolejny wybór. Sama wanna jest lepsza i można się w niej kąpać jak pod prysznicem. Postawmy tam prysznic, jest dużo bardziej ekologiczny niż wanna. Pójdziemy w prysznic, dlatego że na dole jest wanna. Jedna wanna, moi drodzy, wystarczy. A jak będzie i to, to będzie super. O, i tu musimy płytki ścienne układać, patrzcie. 25, więc musimy tak kupić 2 razy. Nawet 3 razy bym powiedział. Dobra, no to jedziemy z koksem. Ja bym tą łazienkę całą zrobił w tych... Tu nie ma... Są okna, o nie, będziemy się męczyć z tym. trudno. O. Mamy 9000. Mam nadzieję, że na takie, wiecie, drobne dodatki typu farba czy jakieś inne rzeczy starczy nam kasy na kolejny odcinek. Aha, czyli jedna paczka pokryła nam tylko tyle. No to tak średnio bym powiedział. No ale cóż. Musimy zrobić tak, instalację wodną, prysznica, umywalki, toalety, uchwyt na papier toaletowy i... Aha, kren to się nazywa, okej. Rozumiem, dobrze, zrobimy to. Zobaczymy właśnie, ile nam budżetu zostanie na koniec. To jest ciekawe, moi drodzy, to jest... Bo ja tego domu tak nie chcę oddawać w takim, powiedziałbym, surowym stanie, bo... Naprawdę, przemalowałbym cały ten salon z tą górą. Wyglądałoby to znacznie lepiej niż w tych takich durnowatych dechach, które mnie się strasznie podobają, więc podejrzewam, że faktycznie sobie to, słuchajcie, rozbijemy na jeszcze jeden odcinek, bo też nie chciałbym robić odcinka, który będzie trwał na przykład, nie wiem, 50 minut, bo to bez sensu w ogóle. O. Dobra, trzeba kupić jeszcze jedną paczkę, bo to za mało będzie, nawet dwie paczki bym powiedział, o. Dlatego, że tak, tu mamy okno, a do okna dużo tego pójdzie. No, dawaj tu. Hopsa. Tak, tu mamy kolejne okno. Myślę, że te dwie paczki tak na spokojnie. O, dobra. Okej. Dobra, okno mamy jakby pięknie zrobione. To nam wystarczy tego. Nie wystarczy. Chyba. Serio? Zabraknie nam jednej... Nie wierzę. O, cię panie, no. Dobra, mamy to. I teraz tak, jak się wchodzi do łazienki, to myślę, że tutaj można by było zrobić ten... Albo tutaj może... Poczekajcie. Jak to się... O. Tak po prostu za drzwiami od razu, a co? A pójdźmy w czerń, słuchajcie. Nawet nie wiem, ile to kosztowało. Ja się aż pewnie za chwilę przeżegnam. Co teraz mam zrobić? Bo... A tu jeszcze. Aha, zostało nam 5000. No to powiem wam, że tak ciekawie. Umywalki. No to może umywalkę byśmy tak tutaj dali. Na tą ścianę. No, halko. Na słuchajcie zostaje, to ja nie wiem, czy będziemy mogli sobie coś tam porobić jeszcze dodatkowego. O nie, to będzie masakra. Co mam? A to jeszcze, o Jezus. Dobra. Mamy to. Tylko, że u nich są dwie umywalki. Aha. Aha. Haha. Mhm. A mogę to na przykład... Tu musimy to zrobić, słuchajcie. Raz. I teraz czekajcie. To, żeby postawić raz... No, halo! Ach, dobra, bo nie odkręciłem przecież kranu. Dobra, i teraz... Nie to, a to. O. Dobra, bo wiecie o co chodzi? Chciałem, żeby to było jakby koło siebie. Jezu, nie starczy nam pieniędzy na nic. $889, no to czad, to będę musiał jakiś telewizor sprzedać. Nie wierzę, nie? To słuchajcie, nas nie będzie stać na to, żeby porobić jeszcze więcej w trzecim odcinku rzeczy. O, nie wierzę. To mi się w ogóle ten dół nie podoba, bo ja bym chciał go przemalować, a nie będzie nas na to stać. Ale lipa, słuchajcie. A ja się już nastawiłem, że wiecie, że to będzie takie fajne i w ogóle... Mhm, tak. Nie będzie tak, jak chciałem. O, i teraz nam nic nie wycieknie chociaż. Tu i tu. Cyk. Cyk. Dobra. Mamy te dwie... No i fajnie są połączone w sumie, więc... To mi się... Mhm, nas nie stać. No i do widzenia. Dobra, to w takim razie co jest niepotrzebne? Pewnie tych 1 000 000 lamp. On tylko 48 kosztują. No dobra, sprzedam te dwie. Czy jest coś tutaj jeszcze nadprogramowego ode mnie? Te rolety wszędzie, no ale to... Serio? No i ten obraz też ode mnie tu, no tylko 60 kosztuje, Jesus, no słuchajcie, nie starczy nam funduszu. Dobra, co my chcemy? Co to jest? Uchwyt. A to zaraz. Najpierw ten toalet tu. Ile ta przyjemność będzie mnie kosztowała? O, 190, może nie tak dużo. Ale czekaj... Czy ja go właśnie zamontowałem tyłem, czy mnie się wydaje? Nie, no to spoko! Mhm. A, może nie bardzo? No, ale ja musiał go w drugą stronę od... Halo? I jeszcze raz nie to! Mhm. I teraz to mi zniknęło. Instalacja wodna... O. Dobra, i teraz powinno być super. Dobra, kupię ten ufo, bo za chwilę mnie coś czyści. Przysięgam. Ale chcę jeszcze toaletę. Dobra, i zostało nam, słuchajcie, 19 zł. No to powiem wam szczerze, że sobie nic w kolejnym odcinku jakby no nie przemaluję nawet. I ten salon będzie tak ogromnie łysy i pusty. Boże, po co te lampy tutaj są w takim razie? Bez sensu w ogóle. No, także... no trudno, no po raz pierwszy tak się zdarzyło. No ale co, jedziemy, koniec w takim razie. Jak koniec, to koniec. No, i tak to, moi drodzy, wygląda. Także myślę, że będziemy sobie kończyć. Za tydzień będziemy robić ostatnie już zlecenie z HGTV, bo chyba żadnych nowych nie będzie. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A za dzisiaj wam serdecznie dziękuję. Lowki, kiski, besowski. Buziakuję was bardzo mocno i bardzo serdecznie. I słyszymy się niebawem. Tak więc trzymajcie się, cześć i pa pa!